Hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z LEGO Hobbit. Jak zauważyłem, spodobała wam się ta seria. Znaczy, to oczywiście mamy tutaj do czynienia oczywiście z pierwszym odcinkiem, ale po Hobbicie jest się... Znaczy, wiadomo czego się spodziewać, o może tak. I różne były wasze wypowiedzi na ten temat, czy mam rozwalać wszystko, czy nie. W każdym razie... No, zajmie to strasznie dużo czasu. Jeżeli bylibyśmy wszystko rozwalać, bo jak widzicie, jest tutaj masa tego i masa znajdziek, które myślę mogę zostawić wam, jeżeli byście chcieli sami w to zagrać i przejść na 100%, co daje naprawdę niesamowitą satysfakcję, to możecie sami to zrobić, to akurat nie ma problemu. Zwłaszcza, to już wspominałem nie raz, kurde, że na takie konsolki przenośne, gdzieś tam się siedzi w autobusie gdzieś czy coś, to jest to najlepsza gra, z tego względu, że ona jest taka sielankowa, taka... Fajna, naprawdę. A LEGO Hobbit jest dostępny chyba prawie na wszystkie platformy, z tego co wiem. Dobra, niebieski klocuszek sobie zbierzemy. No i tak za to nigdy nic nie kupowałem, jak grałem we Władcy Pierścieni LEGO. What the hell? Aha, rozumiem, że się nie lubicie ten... babrać w tym. Okej, dobra, nie będę was tutaj zmuszał. Idziemy do... Bilbo. Dildo Vagginsa. Patrzcie, każdy taki... Ja pamiętam, jak miałem, kurde, byłem mały, miałem LEGO. To pamiętam właśnie te wszystkie kwiatuszki, to dokładnie tak wyglądało. No ale jak może się LEGO zmienić, co? Jak się może LEGO zmienić? The Hobbit is a curious creature, brave and resilient, yet undeniably a creature of comfort. It is here that we begin our tale of Bilbo Baggins of Bag End. You know, some people are beginning to wonder about you, Uncle. They think you're becoming odd. Odd? Oh. I'm not the same hobbit I once was. I'm sorry, do I know you? I'm Gandalf. Gandalf? Not Gandalf, the wandering wizard who made such excellent fireworks. No idea you were still in business. I'm looking for someone to share in an adventure. What? No, no. No, wait. We do not want any adventures here. Good morning. Where, laddie? Is it down here? It is what down where? Supper. Goście głodni, co? A hobici nie dadzą, by ich goście byli głodni. A przynajmniej jeden gość na pewno znajdzie się coś do ugoszczenia właśnie tego dwalina. Wpuścimy go dalej? Jasne, że go wpuścimy. Bo czekamy chyba na kogoś jeszcze. A tak mi się wydaje. Dobra. Bilbo, czy ja to mogę tak bić i co, bez końca? A to śmieszne. Dobra, pewnie ty byś chciał teraz uderzyć... A, no ty byś chciał uderzyć pewnie. Pyk. No dokładnie. I ty się cieszysz, a ja zrobię C i... Walniemy tym wielkim młotem. Jest. Oho. Ktoś jeszcze. W ogóle... The thing is, I don't know either of you. Not in the slightest.
Ale to nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, kochany Bilbo. Poznasz, poznasz. My już znamy, co? Słuchajcie, zauważyłem jedną rzecz, że... Te tutaj, a przynajmniej tak mi się zdaje, że te głosy, które tutaj są, one są wzięte typowo całkowicie z filmu. Czasami właśnie słychać takie jakieś na przykład echo czy coś, tak jak faktycznie w filmie gdzieś tam dana postać się znajdowała. Dobra, ej, to jakaś mapa wypadła czy coś? Nie, jakaś cegiełka. Dobra, czy ktoś będzie, jest w stanie mnie tutaj zastąpić przy rozwalaniu tej ściany? Chyba tak. Kiepska sprawa rozwalanie swojej ściany w swoim domu. No ale niech tak będzie. Dwalin chyba chciał coś jeść, więc pewnie gdzieś tutaj to znajdę. Rozwalanie, kurde, swojego domu to nie jest najlepszy pomysł, więc może jednak. Czyżby tutaj? Nie? Oh, przepraszam. Przepraszam. Niestety tutaj też nie. No, Dwalin się zaraz troszeczkę zdenerwuje przez to, że nie ma tutaj żadnego żarełka. Ale dobra, to tutaj była taka odnoga, można powiedzieć. Pójdźmy dalej. A to co to jest? Nie to. To. Tego chyba raczej rozwalić się nie da, niestety. I mapka! 1/3, szaja. Lecimy dalej i z tego co widzę, trzeba tutaj znaleźć kolejny klucz. Albo go wykraftować? Może? No jak z tego co na razie widzę, tutaj nie ma nic. Dobra. Ale jeszcze nie mamy gościa, który mógłby pociągnąć za to. No nie. Nie tak hop siup. Tego też się niestety nie da. Zaraz, czy ktoś z tych obecnych tutaj może to pociągnąć? Raczej nie. A jeszcze tutaj mam chyba możliwość pójścia, nie? Czy nie? Nie da rady. Niestety. Czy jakoś mogę się w innego wcielić? Hobbiton, Dwalin. Ale z Dwalina niestety nic nie wy... Nic mi Dwalin nie powie. To też nie... No nic, no to w takim razie idziemy dewastować całe mieszkanie dalej. Jeżeli nie da rady tędy przejść. Drzwi otworzyć też się nie da, znaczy nie da się. Nikt do nas nie puka, nie dzwoni. Więc może poszukajmy jakichś wskazówek. Tym co tutaj mamy. No właśnie. Może coś mi będzie dane zaraz stworzyć, chyba że... Nie wiem. Porozwalamy tutaj stołki, bo nie wiem, gdzie oni chcą siedzieć. I co, kolejna mapa? Nie. Jest i kolejna mapa, dobra. Czyli może te mapy trzeba poukładać. Czyli chcąc, nie chcąc, troszeczkę tej rozruby trzeba zrobić, co nie, Bilbo? Jesteś na pewno bardzo zadowolony z tego. Ja bym nie był, uwierzcie mi. Oj, nie byłbym. Ja jestem akurat typem, który... Nie lubi takich rzeczy nie na swoim miejscu. Tego się nie da. Tego się nie da. I co? I za przeproszeniem jajco chyba. Albo. Właśnie. No pięknie, no to trzeba było zrobić. Czyli mówię, chcąc nie chcąc, czasami trzeba praktycznie wszystko porozwalać, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę potrzebujemy tutaj zrobić. Nie. Teraz tak, tak. Wszystko. No i jeszcze potrzebowaliśmy zebrać te surowce, co? To. Teraz tak, coś tutaj jeszcze zostanie zbudowane. Ale ja może to sobie przyspieszę. I teraz tak, takie coś jest. Takie coś jest. I takie coś jest. Dobra. Przyspieszmy. What the?
Dobra. Mamy. No, 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 gdzie mi tutaj leci ten czas? Przecież wszystko mam. Coraz szybciej leci ten czas. What the fuck? Zbudowałem? Czyli co, 12 taków mam dodatkowo. Yeah. No i to mi się podoba. I następni. Come on. Z bagietką na krasnoludy. Where do you want this? Mr. Dwalin. Any more? He said there'd be food. And lots of it. He said. Who said? No nie, no po co otwierałeś? Stary, wiesz o tym, że teraz już nie masz szans, żeby cokolwiek zostało z twojej spiżarni. Aha, muszę im przywieźć troszeczkę mleczka. Strzelmy. Dobra. Wurcht. Co mi po wuchście? Muszę to przynieść tu do Michy, do Michy go. Do Michy go. No what the... No jak? Da radę do Michy wrzucić? Tak, o! Da radę do Michy wrzucić, nie wierzę. Ale śmiesznie. Dobra, no to w takim razie szukamy czegoś więcej. Uff. Znaleźliśmy chyba aż nadto. Też tak sądzicie? Dobra, mleczko jest. Nie, zostaw, nie bij brata. Masz. Tutaj jakieś rzeczy do craftingu. Wrzucę? Wrzucę, dobra. Ty masz mleczko, ty masz bagietkę, a to ser, to dla kogo? To dla nas? Podzielimy się na spółkę? Czy jak? A, do bułki, serek. No proszę bardzo. No bo to jest ser pleśniowy, to są dobre sery. Bombur jest! I Gandalf. My dear Bilbo, what on earth is the matter? What's the matter? I'm surrounded by dwarves. What are they doing here? Oh, they're quite a merry gathering. Don't you get used to them? Kitty, kitty. Oin, oin. Darling, darling. Bumba. Dory, Nory. Not my private. Ory. Żyrafa! Used to them. The state of my kitchen. Kilpayara. My mag. Utkariba. Yes, you're what? Quite right, Biffa. You appear to be one dwarf short. Ciekawe kogo. I'm sorry to interrupt, but what should I do with my plate? Here you go, Ory. Give it to me. Oho. Aby żonglować talerzami, naciskaj E, spacja, Q i C. Dobra, E, Q, C, spacja, dobra. Go. Oj nie! Nie udało mi się. O się. Spacja, spacja, E. Ups. Nic się nie stanie. Jeszcze raz, jak się pomylę, to trudno. Trochę mam źle poustawione te przyciski. Tak to kurde jest, że się człowiek myli. Z jednym talerzem tyle zachodu, co? I do mycia. Oj, nie ten przycisk. O. No i do mycia, już.
Nie bawcie się. No. Gandalf. Tori. Bilbo Baggins, allow me to introduce the leader of our company, Sorin Oakenshield. So, this is the Hobbit. Tell me, Mr. Baggins, have you done much fighting? Pardon me? What do the dwarves of the Iron Hill say? Is Dane with us? They say this quest is ours, and ours alone. You're going on a quest? Far to the east lies a single solitary peak. The Lonely Mountain. When the barons of yore return to Erebor, the reign of the beast will end. So, what beast? The dragon Smaug has not been seen for 60 years. Perhaps the vast wealth of our people now lies unprotected. The front gate is sealed. There is no way into the mountain. That, my dear Balin, is not entirely true. If there is a key, there must be a door. The answer lies hidden somewhere in this map. The task I have in mind will require a great deal of stealth. That's why we need a burglar. Hmm, a good one too. An expert, I'd imagine. Hobbits are remarkably light on their feet. And while the dragon is accustomed to the smell of dwarf, the scent of a hobbit is all but unknown to him. Give him a contract. No, no. It's just the usual summary of out-of-pocket expenses. Time required, remuneration, funeral arrangements, so forth. Funeral arrangements? Zaproszeni goście, poziom ukończony. Kolejne postacie do odblokowania. Odblokowane. Więcej kasy na naszym koncie. Procent uzyskany nie jest w pełni zadowalający, 55%, ale nie szukaliśmy tego wszystkiego oczywiście po całej lokacji. Odblokowano wydarzenia w Śródziemiu. Może to pominimy i kontynuujemy tryb fabularny, a jakże. No chyba wiemy wszyscy, co się stanie dalej, ale zobaczymy, jak poprowadzone zostanie to właśnie w serii LEGO. I never doubted you for a second. Panie, co jeszcze musimy załatwić przed wyjściem? A dlaczego ja steruję Gandalfem, ja się pytam? Czego ja steruję Gandalfem? Na adventure. Pytanie tylko, gdzie na to adventure musimy iść? Iść do celu śladem jasno-niebieskich monet. Droga jest też zaznaczona na mapie. Okej, okay, to tak dla głupków, czyli dla mnie. Jasno-niebieskimi tymi. Okej, okay, idę. Spoko. Bo tutaj możemy zwiedzać praktycznie cały ten Shire. Czy Hobbiton? Ale to mówię, strasznie dużo czasu by nam zajęło. A ja już chcę oczywiście iść na przygodę. Ja nie wiem jak wy, ale ja strasznie czekam na kolejną część właśnie Hobbita w kinie. Jestem bardzo ciekaw jak poradzą sobie, bo z tego co zauważyłem, bardzo mało zostało książki. A oni chcą wypuścić jeszcze jeden film na podstawie właśnie Hobbita. Więc zastanawia mnie, jak oni to załatwią i co tam jeszcze wstawią. Być może czegoś, czego nie było w książce. O, mogę strzelać, tak? O, nie da rady chyba tak strzelać, co?
Aha, you shall not pass. Okej. Okay. Kumam. Kumciam. Aha, do wody nie da rady pakować się. Dobra, tego się rozwalić nie da pewnie. Możliwe jest to do rozwalenia pewną postacią, jakąś konkretną. Oj. Już tak. Oj. No bez jaj. Się boicie wody? Naprawdę? Tam na górze z tego co widziałem, o tutaj jest jakiś ten fioletowy. To by nas wiele kosztował, ale... Pytanie jak tam dojść? To mnie akurat zaciekawiło, ten fioletowy. No nie! Ow. Dobra. No, powinniśmy mi dać radę, co? Jest! Pięknie, jeszcze jaki przewrót zrobił, pięknie. Dobra, już nie mów, że po kostki cię zamoczyłem w wodzie i kurde, będziesz się tutaj mi denerwował. Nieładnie. A gdzie nasi przyjaciele? Gdzie nasze krasnoludy? No coś ich nie widzę. Aj, no to... Na przygodę taka, kurde, pogoda? Bardzo nieładna. Bardzo nieładna. A cóż tutaj znajdziemy? Dzięki możliwości wymiany łupu z kupcami w całym Śródziemiu możesz zdobyć ten wymagany o wiele szybciej. A to akurat prawda. Wiadra obok kupców wskazują, ile łupu będą skłonni się oni oddać. Czyli ten jest jakiś taki bidny. Tu z kolei jaka jest informacja? Ja tam widzę niebieski klocuszek. Strzel do tarcz Lego z łuku, na przykład takie jak posiada. I przytrzymaj E, aby wycelować i tak dalej. Ale to akurat już wiemy. Więc to nie jest żadna filozofia, żadna nowość. Podaj sobie tutaj, bo mam jakąś niebieską monetę. I ktoś tu chyba na nas czeka. No tak, cała kompania. After a long journey through the Shire and beyond, Bilbo and Gandalf the Grey caught up to the company of dwarves. Their adventure is about to begin. Wait! I signed it. Welcome, Master Baggins, to the company of Thorin Oakenshield. Help yourself. No, wait, stop! Już myślałem, że dla tego konia, dla którego nie znalazło się już nic do jedzenia, będę musiał zdobyć jakieś jabłuszko. Znaczy akurat nie wiedziałem, że jabłuszko. Jednak, dobra. Teraz ty chciałbyś mi pomóc pewnie, co? No. Pięknie. Dobra, a teraz któryś z was pewnie chciałby mi pomóc, co? Nie. O. Tak, ładnie. Zaraz, coś tu jest. Coś tu można poukładać, tylko co? Drabinę na górę. A, jeżeli byśmy chcieli... Dobra, jeżeli byśmy chcieli tamtego przyprowadzić. Chyba, że silnym atakiem. Nie. Niestety nic podobnego. Dobra, chodźcie panowie. Nie ty, Bilbo. No. No. Naprawdę można się złapać jego. Jak to ma być niby?
Pyk. Dobra, krasnoludzkie wieże. Można formować więcej niż jednym krasnoludem posiadającym kostur Lego. Czyli co, ja tak naprawdę nie potrzebuję ciebie odejść no stąd, tylko ja potrzebuję ciebie tutaj na tym miejscu, co? Aha, na takiej zasadzie. Dobra, pięknie. No to już rozumiem. Dobra, ale tutaj potrzebuję też jakiegoś wielkiego topórska. Mogę wejść tu i wyjść tu. A to ciekawe, bo tak mogę tak naprawdę zrobić każdym. Nie łącz mi się z nim tutaj w pary, tylko właśnie tam. Potrzebuję topórska. Dawać na topór. No tym to ja na bank nie rozwalę. Dobra, ty masz topór, chodź. I bounce. Dobra, kolejna drabinka. Tylko co nam to da? Okej. Z drugiej strony ja biorę. Aha. A jeden sobie będzie... Jeden będzie sobie na niej stał. Hej. Ty już nie graj na tym flecie, tylko nam pomóż. Ładną, wesołą kompanię mam, kurde. Bo Bombur, kurde, wziął sobie jedzenie dla konika, ja teraz muszę... Ten... Ja muszę z nimi tutaj zorganizować jedzonko dla biednego konika. Dobra, jeden, który tutaj zaczyna nam ustawkę. I oczywiście na samym końcu Bilbo. Pięknie. Tego co wiem, chyba rozwalić się nie da, właśnie. Właśnie, właśnie. Nie tutaj, Bilbo. I co, jest możliwość wzięcia tego co chcemy? Rozwalić to drzewko, czy jak? A, spadło, pięknie. Ale jeszcze do końca chyba też można. Czy nie? Nie, nie da rady. Nie da rady, dobra, chodźmy do kucyka. W takim razie.